Dzień dobry, dzień dobry. Ja już tutaj sprowokowałam pytanie, skąd się Państwo łączą. Ja sama łączę się z Poznania, z mojej własnej domowej biblioteki. Widzę, że tutaj Łęczna, Żuromin to jest to, co mi się zdążyło wyświetlić. Pilica. Ciekawa jestem, czy mi się trafią, bo może trafią się tutaj osoby, z którymi już byłam wcześniej w kontakcie. Witam Oleśnicę, Goleniów. Ja to bardzo lubię, Prostki pozdrawiają, bardzo lubię w tej przestrzeni online, że można zobaczyć mapę Polski z bardzo różnej strony, Warszawa, Kowale Oleckie. Bardzo, bardzo się cieszę. Ja jak typowa Wielkopolanka cieszę się bardzo na każdą możliwość. Kalisz, dzień dobry. Kalisz, ja myślę, że Kalisz się może zaskoczyć na koniec mojej prezentacji, zobaczymy. Kobyla Góra, Nowy Targ. Ja naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, że tę chwilę dzisiejszego popołudnia spędzą Państwo ze mną. Ja to, co chciałabym dzisiaj z Państwem zrobić, to będzie taki drobny, drobny tak naprawdę element tego, co w temacie międzykulturowości czy wielokulturowości powiedzieć by można. Dlatego też te materiały, które od CEO Państwo dostaną, lub już dostaliście, o właśnie to jest pytanie, Olu, do Ciebie, czy te materiały już powędrowały w dobre ręce? Tak jest, te materiały są już na naszej półce z pomysłami i też wrzucam je teraz na czasy, żeby wszyscy mogli sobie do nich zerknąć. Super, super, super. Dlatego tam część poświęcona literaturze, innym źródłom jest taka dosyć obszerna i to też nie wyczerpuje tematu. Ja w tym przestrzeni międzykulturowej działam od lat, właściwie to chyba od zawsze mam takie poczucie, bo Wielkopolska tylko wydaje się być taka bardzo jednorodna kulturowo. Nie jest i podobnie jak cała Polska, właściwie cały świat. Nie ma tak, że bardzo jesteśmy jednokulturowi, jednak jak poszukamy w głębokościach, w tożsamościach naszych indywidualnych, to się okazuje, czasami niekoniecznie chodzi o inny kraj, ale chodzi też, że ktoś przyjechał z innego regionu Polski, a rodzice to w ogóle jeszcze, jak to koleżanka mnie w pracy mówi, u mnie jedni rodzice to z Zabuga, a drugi to z Odry i spotkali się w Wielkopolsce. To wnosi różne zwyczaje, różne tradycje, różne także literackie wątki, bym powiedziała, ale to do tego jeszcze przejdziemy. Ja mam taką prośbę na dzień dobry, bo już trochę, naprawdę bardzo dużo się Państwa pojawiło i bardzo się cieszę, że jest tak różnorodnie duże miasta oraz małe miasteczka, takie też, o których nie słyszałam, i to chyba jest taki wielki plus tego online'u. Jakie jest zadanie? Za chwilę, tylko muszę tu wejść. Dlaczego się nie chcę przesunąć? O. Takie mamy drobne zadanie, żeby Państwo weszli na stronę menti.com z komórki, menti.com, wpisali i tutaj Ola również w czacie wrzuca link. I wpisali, tak jak Państwo czują, jaka jest rola biblioteki, jak mówimy o wielokulturowej społeczności. Nie diagnozując, nie definiując, czym jest taka wielokulturowa społeczność, jakie to mogą być odpowiedzi. Tam wystarczy wejść na menti.com, wpisać ten kod 7422. 4, 5, 6, 5 i pojawi się pierwsze pytanie. Na razie proszę tylko odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe zadanie. Ja teraz zatrzymam udostępnianie prezentacji, a zajrzę, co się dzieje na właśnie stronie menti.com. Zobaczymy. Z czym Państwo przychodzą? Zaraz oczywiście to wszystkim pokażę. No to mój komputer coś tu się postanowił.
Zaraz pokażę. Pojawiają się tutaj różne odpowiedzi. Udostępnij. Proszę bardzo. Mamy integracja. Zachowanie dziedzictwa. Łączy różnych czytelników. Miejsce spotkań. Tłumacz kultur. Stworzyć ofertę dla każdego, podejrzewam. Otwarta. Uświadamianie. Edukacja na temat różnorodności. Poznanie innych kultur. Integracja tu się pojawia. Proszę, nie wiem, na ile znają Państwo Menti, ale to jest takie narzędzie, które też w momencie, kiedy pojawia się jakieś słowo po raz kolejny, to słowo zaczyna być coraz większe. Tu widzimy, że ta integracja musiała się pojawić przynajmniej 2 czy 3 razy, żeby właśnie tak wyglądała, ale może jeszcze coś. Promowanie otwartości, pomoc w nauce języka, poznanie innych kultur. Zaraz zobaczę. A, jeszcze są relacje międzyludzkie i łącznik. Czy ja widzę łącznik? Tak. Jeszcze dam parę sekund na dorzucenie. Jest nas tutaj 60 osób według wskazań. To trochę się dzieje. Dlaczego takie pytanie? No bo właściwie po co w nocy, po co właściwie noc bibliotek, po co właściwie przygotowywanie materiałów związanych z tą wielokulturową biblioteką? No, jak sami Państwo widzicie, mam wrażenie, że biblioteki, podobnie jak domy kultury, to są takie dwa miejsca, których nie trzeba przekonywać do tego, że nawet bez cudzoziemców jest dosyć różnorodnie kulturowo w naszej okolicy. Czy tutaj jeszcze? O. Dobrze. Bardzo dziękuję. My jeszcze wrócimy do tego, ale teraz. Proszę mi dać momencik. Wcale nie jest takie proste przeskakiwanie między przestrzeniami, a może jest proste. Tylko ja chciałabym już teraz, zaraz natychmiast. A się nie da. I teraz mamy kolejną prośbę wielką o złapanie kartki i długopisu. Długopis może być każdy. I narysowanie mapy świata, tak jak ją Państwo pamiętają, bez spoglądania w Google i w ogóle, tak po prostu kartka, długopis. Mogłyśmy w sumie dać Państwu znać, żeby być przygotowanym, ale zakładam, że gdzieś coś się może znaleźć. Nie będziemy tych rysunków udostępniać, także proszę się niczym nie martwić. A proszę, Książnica Pedagogiczna z Kalisza wita. Dzień dobry, dzień dobry. To co? Rysują Państwo? Mapa świata, tak jak ją pamiętam. Taka, jak mi się wyświetla w głowie. Rysują Państwo? Bardzo proszę o oddawanie znać. Dzień dobry, dzień dobry. Frygnowo i Poronin. Mam nadzieję, że kilka map już powstało. Proszę dawać znać. Bieniów, mapa gotowa. Bardzo dobrze. To od tego momentu dajemy jeszcze parę sekund. Olu, ciebie proszę o bycie gotową z tym drugim linkiem. Tak jest, link gotowości.
Dobra, to ja zaraz też będę gotowa. Ale pierwsze pytanie moje do rysujących, kończących rysować brzmi. I proszę pisać na czacie. Od której strony zaczęliście Państwo rysować mapę? Pierwsze pytanie. Od czego zaczęliście Państwo rysować mapę? Od której strony? Od góry. Od Europy. Od Wielkiej Brytanii. Od środka. Ameryka Południowa. Dzień dobry, Pani Jasiu. Od środka. Od prawej strony, od Afryki. Ok. Od Europy. Od lewej. Od dołu, od Ameryki Południowej. Od Ameryk. Od lewej. Przeważająca na razie jest od lewej i środek. To teraz mam pytanie, jaki, jak patrząc na proporcje, od Arktyki, która część wyrysowana jest największa? Azja. Która część wyrysowana jest największa? Azja. Eurazja. Środek. Eurazja. Idziemy z tą Azją, Eurazją. W praktyce największa jest Afryka. Mimo wszystko. Dobrze. Obie Ameryki. Razem wzięte. Prawie. Dobrze. Europa mi wyszła największa. I bardzo dziękuję za ten komentarz, że Europa wyszła największa. To teraz jeszcze takie pytanie, i tak jak powiedziałam, czy to nie jest pytanie, nie są podchwytliwe, one tylko nas ciągną w pewną kolejną stronę. I tutaj bardzo proszę o wrzucenie linku, drugiego linku do Mentimetra. Innego niż Państwo mieli na samym początku. Ja zaraz go. O, uciekł mi był. Się okaże, że to. Nie widzę go. I zaraz będę pokazywać link, pytanie, które się pojawia. Mam nadzieję, dla wszystkich widoczne jest, czy na Twojej mapie znalazły się takie oto państwa: Japonia, Nowa Zelandia, Mauritius, Antarktyda. Proszę zaznaczać, nie będzie oceny z geografii. Czy masz na mapie Japonię, Nową Zelandię, Mauritius i Antarktydę? Jak Państwo widzą na ekranie, tutaj się trochę zmienia. Ale mamy wyraźnego zwycięzcę, czyli Antarktyda pojawia się u ponad połowy głosujących. Japonia też, ale do połowy nie dociąga. Nowa Zelandia podobnie. No i na razie Mauritius zero. Z czego to wynika? Że na takiej mapie świata wielkiej trochę nam jakby brakuje trzech wysp. Nie są one być może największe. Ale na mapie istnieją, funkcjonują, dosyć są istotne.
Czekam na chociaż kilka odpowiedzi w czacie, a na razie zatrzymuję udostępnianie. Bardzo dobrze, panie Neto, że ma Nową Zelandię i Antarktydę. Co z tym Mauritiusem? Gdzie on w ogóle jest? Ktoś kojarzy? Jedną z odpowiedzi jest pośpiech. Jasne. Co jeszcze? Proszę zauważyć, że na pytanie, od czego Państwo zaczęliście rysować mapę, to bardzo często, tak mniej więcej pół na pół to wychodziło w odpowiedziach, było, że zaczęliście od Europy, tak? Umieszczając Europę w środku. Albo druga część odpowiedzi to były Ameryki od lewej strony, tak jak piszemy. Gdzie jest Japonia na naszych mapach? Pani Ewa pisze, że uwzględniła tylko kontynenty. Gdzie jest Japonia na naszych mapach? Z reguły po prawej stronie, tak, jak się kończy Eurazja, Nowa Zelandia, gdzieś na dole, tak, ale na dole. A gdzie ten Mauritius? Gdzie byście Państwo obstawiali, gdzie może być Mauritius? Kartki na Japonię zabrakło. Koło Afryki. Tak, tak. I to jest bardzo dobra intuicja. Madagaskar, największa tam w tamtej okolicy wyspa, leżąca blisko Afryki, ale już w kierunku Indii i zaraz obok niej jest kropeczka, którą jest Mauritius. Ja nie bez kozery mówię o tym Mauritiusie, ponieważ swego czasu w Polsce gościliśmy koleżankę z Mauritiusa właśnie, która na zajęciach w szkole podstawowej podeszła do wielkiej mapy świata, tak jak u nas mapy wiszą i starała się poszukać swojego kraju i tak w którymś momencie stanęła i patrzy, patrzy i mówi, no ale jak mnie tutaj, jak nie ma tego państwa na mapie, to znaczy, że mnie nie ma. Chcę powiedzieć, że dzieci zareagowały od razu i rok później, jak się tam znowu pojawiła z warsztatami, to taka młoda dziewczyna, żeby nie było, to nie mówimy tutaj o jakiejś nestorce wizytującej szkołę, tylko młodej wolontariuszce, to w tym miejscu, gdzie ona wskazywała, że z Mauritius była czarna kropka, nawet trochę większa niż Madagaskar, to takie trochę przywrócenie miejsca, którego na mapie, z której uczymy się w szkole, nie było. I co dalej z tym fantem? Czemu ja o tych mapach? Ponieważ teraz zobaczą Państwo jeszcze jedną rzecz, którą chciałam się z Państwem podzielić. Oprócz tryb ekranowy. Proszę mi powiedzieć na tej mapie, którą za chwilę Państwo zobaczą, co jest tutaj, co się rzuca w oczy? Co na tej mapie rzuca się Państwu w oczy? Podświetlam sobie czat. Oceany. Australia się rzuca. Co jeszcze? Że Europa nie jest w centrum. Dużo ich. Elont, maleńka Europa. Tutaj jest nawet Mauritius. Tu się akurat na tej mapie on zdarza. Maleńka Europa. I woda, woda, woda. Tak. I Ameryka jest na uboczu. Prawda? Na uboczu, tak. Proszę zobaczyć, jaka wielka Kanada swoją drogą. Czy coś jeszcze? I teraz takie pytanie do Państwa, jakby dalej idące, bo widzimy tutaj dużo wody, wody, wody.
Ale może coś jest jeszcze innego, dziwnego, co Państwu się w oczy rzuca? Poza tymi rzeczami, które już były wrzucone. Spłaszczenie. Tak, to jest taki model, który pokazuje jakby kulę ziemską spłaszczoną na biegunach. Jest to mapa, której nie używa się. To jest jakby kolejny układ kontynentów inny niż na większości map. Tak. Czy to jest prawdziwy układ? Prawie nie widać Grenwalu. Nie, tam po prawej stronie, proszę zobaczyć, ona jest, zaczyna się po prawej, w prawy górny róg i nawet widać kawałeczek po drugiej stronie. Dobrze, a teraz spójrzmy na tę mapę. Co tutaj dziwnego się Państwu w oczy rzuca? Daję chwilę na odpowiedź. Jaskrawe kolory, inne proporcje kontynentów. Rozciągnięte bieguny. Czy coś jeszcze? Tak, widoczne dnie podziału. Afryka jest środkiem, rozciągnięta linia Antarktydy. Europa i Afryka w centrum, jak najbardziej. Do takiego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Poza tym, że te proporcje kontynentów są inne. Jesteśmy przyzwyczajeni, tak, jak najbardziej. I teraz ta pierwsza mapa, którą pokazałam, o, to jest mapa. To jest mapa fizyczna, z której nie uczy się nigdzie w szkołach. Ona jest dostępna, tworzona na różne potrzeby, ale jej pierwowzór, zresztą jak Państwo myślą, w jakim państwie mogli wpaść na zrobienie mapy jakby od tej strony? No, takie pytanie z ciekawości. W jakim państwie wpadli na to, żeby tu w Australii? Australii. No i teraz tak, tak Australia to podchwyciła, natomiast ta mapa, która w środku ma Pacyfik, tak na dobrą sprawę, to jest pomysł chiński. Takiego trochę odwrócenia i pokazania rzeczywistości. Wiele, uwaga dzieci, często reaguje na warsztatach, jak pokazuje, no nie zdjęcie, tylko mam papierową mapę właśnie podobnie wyglądającą. Mówią, że to dlatego Ziemia jest niebieską planetą, bo tyle wody. Bo na co dzień z tej mapy, którą, tak jak ktoś już napisał, znamy, tej wody tak bardzo nie widać i to też Państwu się rzuciło w oczy. I tutaj z punktu widzenia jakby trochę Pacyfiku spojrzenie na świat. Natomiast nie wiem, czemu mi nie chce przeskakiwać. O, tu. Natomiast ta mapa jest mapą też ćwiczeniową, która powstała w wyniku przeliczenia jakby lądów z jednej strony, ale z drugiej strony też ich do siebie przystawania bądź nie. I to jest tak zwany słynny projekt pana Petersa, który teraz pokażę na następnym, złożenie dwóch. Czarne linie, czarne obwody, to jest ta mapa, Mercatora tak zwana, którą świetnie znamy i z której się uczymy na całym świecie. Ta zielona to jest faktycznie odzwierciedlenie tego, ile lądu mają poszczególne kontynenty, wyspy i w jakim one są do siebie w stosunku.
Co tutaj Państwu rzuca się w oczy? Lubię ciągnąć za język. Zielone to jest rzeczywiste. Czarna wód to są. Tak. To prawda, że Afryka ona nie sprawia wrażenia ogromnej. Ona jest po prostu ogromna. To jest ten kontynent, który jest największy. Proszę zobaczyć, że tak jakby poskładać linie brzegowe do siebie, to raczej by nam nie weszły te kontynenty, tak jakbyśmy chcieli. Pamiętam, że w jednej z grup była taka opowieść i marudzenie, że dlaczego straciliśmy włoski but, bo Półwysep Apeniński już trochę nie przypomina buta. Z czego to się... Czy jeszcze coś Państwu przychodzi poza tym, co już zostało powiedziane? Jeśli nie, to pójdziemy dalej. To już dopowiadam. Bo opowieść jest taka, że dawno, dawno temu żeglarze, jak pływali, to takich map, z których my się dzisiaj uczymy, to tak nie do końca potrzebowali. Mieli jakieś wyobrażenie. Bo to, z czym się kierowali, to były jednak gwiazdy, no i mocno bardzo doświadczenie. Ale jakaś taka przestrzeń była potrzebna i zobrazowanie tego, i w ten sposób powstała mapa przygotowana w XVI wieku przez kupca, który się nazywał Mercator. I to, z czego my się uczymy na całym świecie, mapa, która, jak Państwo widzą, nie odpowiada rzeczywistym rozmiarom i skali kontynentów. To jest właśnie mapa Mercatora. Mimo tego, że projekt Petersa był realizowany w latach 90., to ta mapa nie weszła do obiegu edukacyjnego i prawdopodobnie na razie nie wejdzie. Pytanie może do Państwa, z czego wynika, że wszędzie na całym świecie używamy Mercatora? Czemu nie przerzucimy się, nie weźmiemy pod lupę tego, jak świat naprawdę wygląda i jak bardzo jest od siebie oddalony, że to wcale nie jest tak bliziutko, nie wiem, z przyzwyczajenia. Trochę tak. Trochę też z tego, że jak to mówi się nadal, bo lubimy być w centrum. Tylko proszę, zaznaczam, że to jest mapa Mercatora to jest wzór myślenia, który stosowany jest na całym świecie. To nie tylko to, że my lubimy być w centrum. Z czego to wynika? Czy Państwo zastanawiają, to jeszcze podrzucam podpowiedź. A cóż dziwnego jest na tej mapie? Cóż dziwnego pojawia się nam na tej mapie? Jest to góry nogami. Do góry nogami, do góry nogami. Większość ludzi rozpoznaje położenie i wielkość kontynentów. Ta mapa, ona się tak nawet nazywa upside down, czyli do góry nogami. Jest to mapa przygotowana po tym, jak uczniowie nowozelandzcy rozpoczęli taką, wiecie, trochę kampanię o tym, czemu Nowej Zelandii nie ma na mapie. No bo prawie w tych wielkich mapach tej Nowej Zelandii brakuje. Na Australii i Nowej Zelandii z reguły ląduje legenda. Z drugiej strony popularne jest, my też
Teraz może nie, ale ja pamiętam z mojego dzieciństwa to się mówiło, że w Australii to ludzie chodzą do góry nogami, nie? A oni o takiego wyobrażenia o nas, że my chodzimy do góry nogami, nie mieli, głównie dlatego, że uczyli się z tej mapy, którą i my znamy. Tak tu jakby wszystko się układa, jest od góry do dołu. Jak patrzymy na tą mapę, dla nas jest to góry nogami, ale tak naprawdę, patrząc na to, że Ziemia jest okrągła i w ogóle to tak na dobrą sprawę, to nie jest do góry nogami. A na pewno nie dla osób, które tam mieszkają. Tu trochę, proszę zobaczyć, trochę widać inaczej, proszę spojrzeć na Polskę, jak to trochę inaczej nam wygląda. Hel się gdzieś zagubi, ale widzimy, jaka jest duża jednak przestrzeń to Morza Bałtyckiego między Polską a Szwecją. To nie jest taki żabi skok. Widać też tutaj, na tej mapie, jak duża jest Ukraina, Kazachstan, dużo bardziej niż na tych wcześniejszych. I też w jak niewielkim, jaka jest granica francusko-hiszpańska. Nie, że my tak na co dzień to postrzegamy to jako jeden taki klocek trochę kończący się Oceanem Atlantyckim, a tak nie jest. Te mapy wszystkie też macie Państwo w materiale, przynajmniej linki do tych map, żeby móc z nich skorzystać, by móc porozmawiać o tym, co daje nam to, albo co robi nam to, że całe życie uczymy się z tej mapy, która przed chwilą była, mapy Mercatora. Już padło, że jakby z przyzwyczajenia trochę nie kwestionujemy rzeczywistości, ale co jeszcze nam to robi? I kto decyduje o tym, z jakiej mapy się uczymy? Co nam to robi, że całe życie uczyliśmy się z tej mapy, gdzie Europa jest w środku? Tam pani, państwo jeszcze ze mną żyją, że wydaje nam się, że jesteśmy najlepsi. Bardzo wpływa na postrzeganie naszego świata. Zadałem pytanie, kto decyduje, jak taka mapa wygląda? No, dawno, dawno temu zdecydowało o tym Imperium Brytyjskie. Bo przyjęło i narzuciło tak naprawdę nie tylko na terytoriach, które pod władzą Imperium Brytyjskiego się znajdowało, ale także wszystkim innym. To język dyplomacji się kłania i tak dalej. Natomiast wydaje nam się, że jak coś jest w środku, to jest najważniejsze. Najlepsze to jest, ale że jest najważniejsze. I też co dzieje się w momencie, kiedy bierzemy taką mapę do ręki, czy patrzymy, że są centra i są peryferia. Centrum, to zdziwienie, które tutaj padło, tak, że takie dziwne, że Ameryka jest po prawej stronie i jest taka jakby z boku, gdzie przyzwyczailiśmy się, zresztą mówimy Ameryka, a przecież to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, państwo, które współdzieli kontynent północnoamerykański z dwoma innymi, Kanadą, która swoją drogą jest większa niż Stany, i Meksykiem, który też jest ogromnym państwem. A tego na mapach, które my znamy, które mamy w tej naszej głowie, nie widać. Jak już pani tutaj Hania pisze, że wpływa na nasze postrzeganie świata, ja mówię o tym, że kto jest tutaj najważniejszy, to też to powoduje, jakby wracając z tego poziomu makro do mikro, że to, jaką mapę my sobie budujemy w głowie, czytając takie, a nie inne książki, słuchając takiej, a nie innej muzyki, oglądając takie, a nie inne filmy, tak to jest ten kolejny element układanki do tego, jak my postrzegamy świat, z jakiej perspektywy na niego patrzymy. Jak wszyscy bohaterowie wszędzie są biali, jak każda
wśród, nie wiem, wszyscy piją herbatę, gorącą herbatę, żeby się rozgrzać. Tak, i to jest powtarzające się elementy, nie wiem, ubierają się, jak jest zimno, czekamy na zimę i się grubiej ubieramy, to postrzegamy tak rzeczywistość innych i przypisujemy im te właśnie cechy, że jedni się cieszą, że jak będzie zimno, to będzie trochę chłodniej i będzie mniejsze słońce, a inni się tego chłodu bardzo obawiają. To, w jaki sposób my w czasie swojego, od momentu urodzenia tak naprawdę, czym jesteśmy otoczeni, wpływa na to, jak reagujemy na wszystko to, co jest inne. Jeśli w moim środowisku jest dużo osób, które różnie wyglądają, mają ciemniejszą, jaśniejszą skórę, są osoby z niepełnosprawnościami, ludzie ubierają się jakby bardzo, no, się kolorowe ptaki, bo co do zasady, jak się patrzy na polskie ulice, to one są raczej takie stonowane i szare. Ja obecnie pracuję w urzędzie. W urzędzie raczej nie obowiązuje z taki poza bardzo oficjalnymi spotkaniami na wysokim szczeblu, nie obowiązuje kostiumy i garnitury, ale jednak osoby takie jak ja, które raczej chodzą w fuksjach, w habrach, w jakichś kolorowych printach, rzucają się w oczy na tle osób, które chodzą na czarno, na biało, na szaro, albo w takich jednolitościach jakiegoś koloru. Gdzie w Indiach to w ogóle bym się nie rzucała w oczach, tak? W oczy. Zresztą Państwo też na poprzedniej którejś mapie mówili, że kolory rzucają się w oczy, bo są dużo bardziej zdecydowane niż do te, do których my ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni. Więc cały teraz jest embaraz w tym, żeby nauczyć się patrzeć na świat, zmieniając trochę okulary, zmieniając ten punkt widzenia, w którym jesteśmy. Oczywiście zachowując swoje korzenie, swoją tożsamość, ba, wręcz ją nawet pogłębiając, ale żeby nie wszystko przykładać zgodnie z mapą, którą raz zobaczyliśmy się na jej nauczyliśmy, ponieważ świat jest jednak dużo bardziej różnorodny, co tutaj widać. I skoro już Nowozelandczycy trochę wywalczyli i uczą się jednak w szkole, w kołach z mapy, która wygląda tak jak ta przed Państwem tutaj, to jest taka opcja, że kiedyś w naszych atlasach będzie zróżnicowanie tych map po to, żeby pokazać świat, glob ziemski z różnej perspektywy. I teraz wrzucamy się skąd te mapy i teoretycznie geografia do tej kultury, do tej różnorodności kulturowej. A no właśnie stąd, że to, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość, relacje międzyludzkie, jak je opisujemy, z jakimi wartościami żyjemy, to wszystko jest element kultury, w której się wychowaliśmy. Ja tutaj sobie pozwoliłam wrzucić i dopowiedzieć, patrząc jeszcze na zegarek, trzy słowa do takiej jednej z bardziej rozpowszechnionej metafor kultury, że kultura jest, czy może być, jak góra lodowa. Widzimy jej niewielki fragment. Tutaj nawet na tym obrazie jest tak trochę pół na pół, ale tak naprawdę to jesteśmy trochę jak ten Titanic. Widzimy, czujemy za pomocą zmysłów, czyli odczuwamy smaki innej kultury, zapachy, tak, możemy powiedzieć coś o kuchni, o muzyce, o strojach. Możemy zobaczyć ludzkie zachowania, mimikę, Włosi gestykulujący i tak dalej. To jest część kultury, to w jaki sposób co jemy, jak to przygotowujemy, jak wyglądają nasze domy, jaka jest architektura, jak się ubieramy, jak się zachowujemy na ulicy. Czy wszystkie elementy widoczne to jest bardzo niewielka część tego, co przynależy się do kultury? To z czego wynika to, jak ludzie się zachowują? Co jedzą, jakie przyprawy, czemu są kraje, w których pojawiła się potrzeba przerwy na takiej obiadowej, a u nas w tak zwanych północnych krajach nie. To jest wynik wpływu zewnętrznych
zewnętrznego świata, czyli właśnie klimatu, geografii, na to, jak ludzie się do tej przestrzeni adaptowali. I to jest tak, jak Polacy zaczęli częściej, nie tylko Polacy, ale w ogóle jak zaczęliśmy się częściej przemieszczać, to zaczęliśmy mieć większe zrozumienie, dlaczego no, w takiej Grecji, czy w krajach Afryki Północnej, w Liban, Libia, tak jak pamiętam, w latach 80. i 90. wyjeżdżali Polacy na kontrakty tam, to zrozumienie, że nie da się pracować w środku dnia, bo jest tak gorąco. Teraz to wraca w Polsce, kiedy się robi bardzo gorąco między majem a tak naprawdę sierpniem. Nie wiem, jak u Państwa. Dzisiaj w Poznaniu 3 października 2023 i mieliśmy 27 stopni. Uff, trochę gorąco. Więc ta kultura też, klimat, przepraszam, powoduje, że i w polskich realiach zaczynamy pewne rzeczy robić inaczej, niż robili to nasi dziadkowie czy pradziadkowie. Bo żeby dobrze funkcjonować, musimy pewne rzeczy, elementy zmienić. Ale wracam do kultury, do tej części niewidocznej, nieuświadomionej, bo my faktycznie na co dzień tylko obserwujemy świat za pomocą zmysłów i rzadko kiedy stajemy z taką refleksją, dlaczego ktoś zachowuje się, no ci Włosi przywołani, tak? Dlaczego oni tak bardzo mocno gestykulują, z czego to wynika? Czemu jedne kultury są bardzo gestykulujące, a inne są takie bardzo skromne w ruchu, także prawie nie widać. To są w większości kultury azjatyckie. Z czego wynika to, że wiele osób w krajach i Afryki, i Ameryki Południowej nie przestrzega wskazań zegarka. Skąd się wzięło hasło w Europie mają zegarki, a my mamy czas, który jest dosyć, ja to kilka razy słyszałam z ust osób mieszkających poza Europą i poza Ameryką Północną. Skąd się wzięło to hasło funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku, albo czas to pieniądz. Mówimy, korzystamy z tych rzeczy, natomiast nie poddajemy w refleksji, skąd to się wzięło. A jest to ukryte pod powierzchnią wody, właśnie takiej góry lodowej i w chociażby poczuciu czasu i w wartościach. Skoro zaczęłam o czasie, to ja ten temat pociągnę trochę dalej, żeby wyjaśnić, o co tutaj chodzi. W krajach, w których ten zegarek i punktualność i w ogóle jest mega ważny, jest związany z monochronicznym postrzeganiem świata, takim liniowym, jak A to B to C i tak dalej, przychodzimy. To też dotyczy zadań, żeby wszystko po kolei, jakby wszystko ma swój czas i to jest do zrobienia tu i teraz, bo inaczej jak w dominie kolejne elementy się posypią i znów klimat nam się pojawia. Jak było bardzo zimno, to jednak było ważne, żeby wykonać, na przykład zebrać ten opał, gałęzie na czas. To jest ważne, jak jest minus 20, że przyjeżdża autobus na czas, a nie czekamy 15 minut na przystanku. Nie wiem oczywiście, jak to będzie, jak się teraz klimat zmieni i nie wiem, kiedy będzie minus 15 w Polsce i śnieg do tego, ale to jest, to będzie pewnie, może moje dziecko będzie zajmować się tym w badaniach swoich. Natomiast w krajach, i to jest większość krajów świata, ten czas płynie, jak to ładnie mówią, tak trochę jak iskry, tak trochę spiralnie, on tak się trochę zmienia. Dzisiaj to jest właściwie jutro i wczoraj. Są języki, w których nie ma czasu jako takiego. Jest tu i teraz. I to jest dla osoby, która jest bardzo z zegarkiem za pan brat, to podejście może być trudne. My możemy to odbierać jak lekceważenie, że ktoś się spóźnił. To jest dosyć częste, jak pracuję z nauczycielkami, które mówią, no tak, jak ktoś, umawiam się z rodzicem, że przyjdzie do mnie na 16:30 i pani nie daje mi znać i się spóźnia i to dużo i właściwie przychodzi, tak właściwie nawet nie mówi przepraszam, to ja się czuję zlekceważona. Jak to jest u Państwa? Podejrzewam, że większość, jak nas tutaj jesteśmy na sali, większość tak ma.
A co jak powiem, że w tej kulturze szacunek do osoby nie idzie z punktualnością? Znaczy, punktualność to jest, ma inny koncept. Ludzie nadal jakby zdążają różne rzeczy zrobić, ale to jest inny koncept i on nie jest połączony z szacunkiem. Więc ta osoba się spóźnia, ale dla niej sensem i celem jest przyjście na spotkanie, a nie bycie tam o 16:30. I to czasami taki, to jest ta inna mapa właśnie, takie spojrzenie z innej perspektywy i osiąść, okej, okay, dobrze, bardzo, i wyjaśnienie, że bardzo proszę, żeby być jednak na 16:30 następnego razu, bo to jest dla mnie ważne. I tak, i chciałabym, żeby pani tego dopilnowała. A nie wychodzić z poziomu, to jest chamstwo, ja nie będę dalej rozmawiać, bo tutaj bardzo trudno nam będzie cokolwiek wymyślić, cokolwiek zrobić. Pewnie w międzyczasie, jak ja dałam to Państwo, że zdążyli przeczytać wszystkie tutaj te elementy niewidoczne. Oczywiście to też nie jest wszystko. Podejrzeć, że to jakby jest, ten zdjęcie jest małe, można by jeszcze parę innych rzeczy dorzucić, ale najwięcej jakby to, co jest tym główną sprawą, w której kulturowo potem są napięcia i jest nam trudno bardzo i się nie rozumiemy nawzajem i obie strony uważają wręcz, że mają prawo i uważają, nawet moje jest lepsze, tak? To wynika z tego, że a, znamy to od zawsze, tak zostaliśmy socjalizowani. I dwa, w związku z tym, że nie wiemy, że ktoś może mieć inaczej, bo tego nas się nie uczy, to jest taki jakby ogólny trend. Nie ma edukacji międzykulturowej, chyba no w Polsce na pewno nie ma, ona się dopiero gdzieś pojawia na studiach i to też nie wszędzie. W związku z tym nie ma tej perspektywy, tej innej mapy, którą moglibyśmy wziąć do ręki i tak pokiwać komuś, a dobra, to wynika z tego czy z tamtego. Wartości. Wartości to, w co my wierzymy, co jest dla nas ważne, co definiujemy pod pojęciem rodzina, piękno, odpowiedzialność, czas i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, których nabywamy, często o tym nie rozmawiamy, ale z wartości wynikają normy społeczne, a z tych norm nasze zachowania, a zachowania widzimy i je oceniamy znów z poziomu, tak widzimy, ale oceniamy z tego poziomu niewidocznego dla innej osoby. I teraz, co my możemy z tym fantem zrobić? I tu mam zaproszenie do Państwa, żeby zajrzeć na Mentimeter ponownie, menti.com z tym kodem i wrzucić, co Państwo uważają, czym jest w związku z tym, albo może być integracja. Poszanowanie inności, poznanie wzajemnych różnic i podobieństw, zespolenie, spotkanie, łączenie, poszerzanie perspektywy. Tutaj się pojawia. Integracja to łączenie ludzi. Proszę zobaczyć, jak wiele tych już się pojawia rzeczy, które się wcześniej pojawiły przy odpowiedzi na pierwsze pytanie, jaka jest rola bibliotek w społecznościach wielokulturowych. Stworzenie sprawnych linków, komunikacja, współdziałanie. No. Mogę tylko powiedzieć tak, o, zostawię to serce wielkie, no bo właściwie tak o to chodzi. I tym bardziej wielkie serce, bo w Polsce przyjęło się często mówić, że integracja to jest, jak to kiedyś mój kolega powiedział, mówi, dla obcokrajowców najlepiej by było, żeby się zintegrowali z nami, czyli żeby byli tacy jak my. A to jest już asymilacja, czyli odcinanie korzeni kulturowych, czyli taka decyzja. Asymilacja to jest decyzja. Nie jestem, nie biorę z mojej kultury nic, nie chcę, dziękuję. W całości przerzucam się do kultury, w której jestem. I to psychologia, bo dobrze mówi, nie można polecieć, nie można wyhodować skrzydeł i pofrunąć, jak się nie ma korzeni, a odcinanie się od jednej kultury powoduje, że no, te korzenie tracimy. Tutaj jest paradoksalnie, w momencie spotkania z tą drugą kulturą i rozmowy ze sobą, też czasami tej irytacji, frustracji, która się pojawia, my mamy szansę na to,
żeby pogłębić wiedzę na temat swojej kultury, swoich korzeni, żeby być tak bardziej jakby świadomym tego, co robi ze mnie Polkę, co robi ze mnie Europejkę. Ja teraz mówię całkiem, jakby całkiem mój przykład, bo wydawało mi się, ja to bardzo mocno Polka, Wielkopolanka, swoją drogą. Nigdy nie myślałam o sobie w kategoriach Europy. Po czym pojechałam do Japonii, gdzie i do pracy do Japonii, nie turystycznie, gdzie bardzo często padało pytanie do mnie jako przedstawicielki Europy. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, jaka jest ta moja tożsamość europejska, co to znaczy dla mnie bycie Europejką, tak? Skąd się różne rzeczy w mojej głowie pojawiają i czemu ludzie tak, a nie inaczej mnie oceniają? Pani Ania jeszcze dopisuje pokazywanie elementów innej kultury, które mogą nas inspirować. No to jest w ogóle. I czy to nie jest właśnie, to jest po prostu, to jest biblioteka. To jest biblioteka. Mówię ja. A teraz jeszcze integracja. Ach, muszę wejść tu. Nie działa nam jedno, ale działa nam coś innego. Udostępnij. Jest taka organizacja w Polsce, ją IOM, bo to jest czyli Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. To jest taka organizacja, która w Polsce jest już, jakby działa, ma swoją odnogę, przepraszam, od bardzo dawna, ale dopiero tak naprawdę mocno ją zaczęliśmy ją widzieć, zwykli Polacy i Polki, po 24 lutego, dlatego że oni podjęli się i wsparcia takiego merytorycznego i finansowego. I do IOM też należy ta definicja integracji społecznej w kontekście osób z innych kultur i tej kultury przyjmującej, w naszym przypadku polskiego społeczeństwa. Czyli jest to proces, który jest wielowymiarowy, ja bym dodała jeszcze długotrwały i dwukierunkowy. I te rzeczy, o których Państwo mówili w kontekście poznania się, poznania podobieństw, różnic, zobaczenia się, to zostajemy tutaj, ale moment, w którym zaczynamy nawiązywać, komunikować się, linkować, inspirować do działania, do współdziałania, to jest ten moment, w którym zaczynamy pracować na spójność społeczną i to, co się pojawiło w czacie, bo widziałam i do tego wrócę, bo chcę zacytować. Wspólne cele. Wspólne cele. Jeśli mamy wspólne cele, wspólne cele, takie jak na przykład zdrowie wszystkich dzieci, czy dobry poziom oświaty, porządek na ulicach, nie wiem, rozwój zbiorów bibliotecznych, to społeczność lokalna, bez względu na to, kto tam się w niej znajduje, jeśli te cele zaczyna wypracowywać wspólne, to różnymi, to może jakby inspirować się nawzajem w kontekście tych innych kultur, innych doświadczeń, do tego, żeby te cele osiągnąć jak najbardziej optymalnie, jak najbardziej korzystnie. Widziałam, o, jest pytanie. Bardzo proszę o zadanie. Pytania. Nie wiem jak, widziałam tylko podniesioną rękę. Nie wiem, co z tym dalej zrobić. Olu, ratunku. Tak, jeżeli osoba o nazwie Biblioteka 2 ma pytanie, to wtedy po prostu na czacie, bardzo proszę, bo A ja w mnie. czasem też się kliknie przez przypadek te opcje, więc w Aha. razie czego proszę na czacie pisać. Tak, tutaj pani Ania napisała, że zamieszkała w innym regionie Polski. I tak, oczywiście, że to dotyczy też tych międzyregionalnych rzeczy. Ja, Wielkopolanka, mój ojciec zresztą też, a pojechał i przez 16 lat pracował w Zamościu na Lubelszczyźnie, to on tam miał takie szoki kulturowe. Myślę, że oni z nim też bardzo, bardzo długo. Tak, co to znaczy obcy, swój. Tak, to jest bardzo, bardzo silne. I też mamy, bo no nie mamy tutaj nie wiadomo ile czasu, żeby mówić o tym, jak o tych wszystkich różnych wymiarach kultury, ale jeden aspekt jest bardzo ważny, że akurat polska kultura w
W kontekście historii, którą mamy za sobą, także geografii, bo jakby ta centralna równina europejska, na której Polska się znajduje, to jest najwęższy i najlepszy i płaski taki przesmyk pomiędzy Europą jako kontynentem, zresztą zachodnią niech będzie, a Azją, Rosją. W związku z tym te przemarsze wojsk w jedną i w drugą stronę, one się działy. I mam nadzieję, że nigdy się nie będą dziać ponownie na tej wąskiej przestrzeni pomiędzy Morzem Bałtyckim a Tatrami. Więc nasza historia, geografia bardzo determinuje taki jeden aspekt kultury polskiej. To jest obawa przed zmianą i obawa przed obcym. I to jakby z jednej strony są te emocje, które będą zawsze w grupie, gdzie jesteśmy swoi i są ci inni, i gdzie mamy jakąś tą przestrzeń do współdzielenia i ograniczone zasoby. Więc nawet jak teraz, wielu Polaków i Polek chce pomagać osobom uciekającym, które uciekły do Polski przed wojną z Ukrainy, a jednocześnie też chcą zadbać o swój interes. I to też jest kwestia pracy, tego procesu integracyjnego, żeby potrzeby, lęki, obawy wszystkich stron były zaopiekowane. Że wygrywanie jednych przeciwko drugim nie pomoże nam zrealizować wspólnych celów, ale współpraca jak najbardziej tak. Ja rozumiem, bo nie pojawiło się pytanie, to podejrzewam, że tam to było tylko może przypadkiem albo pytanie uciekło. To ja teraz wejdę na ten element, który się pojawia w materiałach do Państwa, i ja też bardzo, bardzo zapraszam do tego, żeby zajrzeć do dostępnej, co prawda, tylko elektronicznie, ale jednak publikacji Wielokulturowa Biblioteka, ponieważ tam jest to opisane tak bardzo całościowo. Myślę sobie, że można by się pokusić kiedyś o napisanie jej, jeszcze przepisanie jej na nowo, bo tam jest dużo odniesień do tych kultur, które w Polsce trochę miały mają chyba nadal egzotyczny status, czyli Wietnam, wietnamska, afgańska, czeczeńska, no i osobno zupełnie kultura romska. Natomiast teraz by się przydało jeszcze trochę popracować w kontekście kultury ukraińskiej czy białoruskiej. Ale to, co chcę powiedzieć, jakby tak podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, podsumowując, ale także otwierając trochę, że biblioteka ma każda biblioteka ma taką, co tutaj zapisałam, że taką bardzo naturalną rolę wchodzenia w takiego mediatora, asystenta międzykulturowego. Z czego to się bierze? Bo tak naprawdę kultura, to taki mam tutaj swój, jest jak narracja w książce. Przyzwyczajeni, jakby bierzemy książkę i przyzwyczajamy się do sposobu pisania, czy napisania danej książki, czy tego, jak pisze dany autor. I on na przykład nagle wpada na pomysł, że następny rozdział jest napisany inaczej. I my dostajemy taki trochę mamy, że ojej, ale o co chodzi? I może nam się to podobać, może nie. I trochę tak jest czasami w zetknięciu z inną kulturą. W głowie mamy nakręcony jakiś film z tej mapy, z tych książek, z tych filmów, które znamy, na temat osób z innej kultury, nie? Że Hiszpanie są tacy, a Francuzi tacy, Amerykanie tacy, nie wiem, Meksykanie tacy, a Nigeryjczycy tacy. I pojawia się tak konkretna osoba z tej danej kultury i możemy bardzo mocno się zdziwić. I teraz jedną z takich opcji, gdzie, żeby móc pracować nad tym, żeby nasza mapa w głowie, nasze postrzeganie innych osób miało większą skalę, tak? Jest związane z tym, żeby korzystać i zaglądać do innych niż zwykle
książek, filmów, muzyki, nie wiem, tańcy. Ja tu specjalnie moja biblioteka własna, osobista. Mam tutaj przy sobie też trochę książek. Mój syn mówi, mam o tych wszystkich, na pewno nie zdążysz pokazać, a bardzo, bardzo bym chciała, bo samo to, żeby na przykład zacząć czytać kryminały inne niż polskie, amerykańskie albo skandynawskie, sięgnąć na przykład po meksykańskiego Mendozę, który to jest inna, jakby inny trochę sposób kryminalnej opowieści, a przy okazji pokazanie innego społeczeństwa niż te, które my znamy z ulic, nie wiem, Chicago, Wrocławia, bardzo popularnego w książkach i tak dalej, i tak dalej. I teraz biblioteka ma taką niesamowitą siłę, bo to, co państwo robią, za każdym razem ma aspekt tak naprawdę otwierania się na inną kulturę. Czy to będzie spotkanie z pisarzem takim czy innym, czy to będzie zorganizacja wystawy. Nawet jeśli to będą artyści polscy, to znów jest spotkanie z inną perspektywą, z innym spojrzeniem na świat. I teraz cztery filary, które taki model czterofilarowej biblioteki mówi o tym, że po pierwsze współpracujmy. Współpraca, czyli współdziałanie z grupami w naszej społeczności, czyli nie robienie dla Ukraińców, tylko z Ukraińcami, zbadanie ich potrzeb, rozmowy, czego by potrzebowali. Może niekoniecznie na początku potrzebowali książek po ukraińsku, a może teraz potrzebują czegoś innego, ale to jest na tej, na zasadzie rozmowy, może ankietowania. Myślę, że każda społeczność, każda biblioteka sobie to może zorganizować inaczej. Za tym idzie drugi filar, czyli włączanie. Ja tutaj widzę, na czacie pojawiają się. A ktoś chyba musiał wyskoczyć wcześniej. Okej. Okay. Włączanie, czyli to, co już państwo robią. Nie wymyślać nie wiadomo czego więcej, tylko do tych rzeczy, które działają dobrze, z których jesteście dumni, zadowoleni, żeby pod to jeszcze podpiąć zmodyfikowane po rozmowie z daną grupą z tej innej kultury nowe wydarzenia, to znaczy nie nowe, inaczej. To mogą być rzeczy związane z tym, żeby o wydarzeniach na Facebooku nie tylko informować po polsku, ale także na przykład po ukraińsku. Albo zrobić taki, mieć taką osobę, która będzie wrzucać na, nie wiem, na te grupy innokulturowe wiadomości o tym, co się w bibliotece dzieje. Tak, żeby. To nie dotyczy tylko oferty, ale też kanałów dystrybucji. To jest tak, jak urzędy zaczęły, i to jeszcze było wcześniej niż przed 24 lutego, wiele urzędów w Polsce na szczeblu województw zaczęło mieć część swoich formularzy i wniosków w języku nie tylko polskim, ale angielskim, rosyjskim, teraz już jest ukraińskim. Kto wie, może będzie też w hiszpańskim, bo coraz więcej jest osób hiszpańskojęzycznych, które do Polski przybywają i tutaj zostają. Wzmocnienie. Ja tu widzę, czy jest pytanie, bo pojawiła się znowu ręka, ale zniknęła. Wzmocnienie to są te działania, które pomagają, wspierają te grupy, czy młodzieży, czy dzieci, czy rodziców, w ogóle czytelnika z innej kultury, w tym, co, ojej, przepraszam, to w tym, jak się czuje. Czyli jak robimy te warsztaty międzykulturowe, jak będą państwo robić, to naprawdę nie trzeba ich robić i być specjalistą od jakiejś kultury, tylko zaprosić do tego, w czym na przykład, znów na bazie badania potrzeb, czym się interesuje młodzież. Bardzo popularne są działania wokół komiksu. Zapraszam, Biblioteka Miejska w Koninie zrobiła cykl fantastycznych warsztatów oparcie o tworzenie komiksu, w ogóle rozumienie świata komiksu.
z którego ja potem, bo miałam okazję, poznałam chłopaka, który zaczął sam te komiksy tworzyć, bo poczuł się, że może, że to, co on ma do zaprezentowania, że to jest ciekawe. Poznał technikę, więc może teraz sam dalej tworzyć. Dla kogoś to może być inne działanie, czy to będą. To jest przykład z biblioteki z mojego miasta, bo z samego Poznania nie jestem, tylko ze Środy Wielkopolskiej, gdzie od zawsze zapraszano, bo był fortepian w bibliotece, zapraszano muzyków, śpiewaków, ściągano z Poznania, z Akademii Muzycznej, ale nie tylko. I to powodowało, że ludzie się. Oni bardzo często też zapraszali publiczność do dołączenia, uczyli się, też jakiś przyśpiewek, bardzo takie elementy spotkania, o której Państwo mówili, łączenia, komunikacji, ale też takiego wzmocnienia, głosu osób, które czymś są zainteresowane. I niekoniecznie musi to być od razu kultura innego kraju. I to kieruję jeszcze do widoczności, że to, co jest potrzebne, co jest ważne w tym takim kontekście integracyjnym, to to, żeby również w bibliotece, w przestrzeni, można było w przestrzeni, ale także w budżecie, odnaleźć to, że w społeczności, danej społeczności lokalnej, w naszym mieście, w naszej gminie są osoby z innych kultur. I czy to będą napisy w innych językach, czy to będzie możliwość wypożyczenia książki czy filmu w innym języku. Ja wiem, że teraz Państwo dostali komplet materiałów po ukraińsku, ale można też, i biblioteki mają możliwość ściągania różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, takich dostępnych, także w postaci książek, bajek najszczególniej, w różnych językach. Bo to będzie i rosyjski, ale pojawiają się, jest i farsi, jest i angielski, i z tego też warto korzystać. Ta przestrzeń w budżecie to też są te elementy związane z tym, żeby mieć w głowie i potem przy tworzeniu budżetu alokować też środki na wsparcie wydarzeń, które, i tu robimy taki krąg, na zasadzie współpracy. Włączenia i wzmocnienia będą organizowane przez bibliotekę i przez osoby z danej kultury. Bo w tej integracji też chodzi o to, żeby z jednej strony poznawać kulturę polską, kulturę kraju przyjmującego, jednocześnie mając możliwość kultywowania swojej kultury, swojego języka. I to jest jeden z takich pomysłów, to na przykład działanie na rzecz tutaj wspólnie polskie i ukraińskie nastolatki najczęściej, jeżeli są zainteresowane w rozwoju języka angielskiego, to taka przestrzeń w tym, żeby również w bibliotece skorzystać z tak zwanych tandemów. Ja ciebie, ja ten język, ty mnie, ten język, w tym języku porozmawiamy, mnie podszkolisz. Też jest daniem tej przestrzeni do zobaczenia siebie nawzajem, ale także do spotkania się i współdziałania. To są naprawdę, chyba krócej nie mogłam w tych 4 filarach powiedzieć. I teraz, idąc za tym, bo to, do czego ja namawiam bardzo, 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 to żebyście Państwo, jakby robiąc warsztaty międzykulturowe, skupiali się też właśnie na tym, co jest potrzebne, co się sprawdza, co działa. Jakie głosy też dostajecie? Tu myślę, że z nastolatkami to zawsze może być trochę pod górkę, ale już na przykład z seniorami będzie dużo, dużo łatwiej do tego, żeby robić coś, co będzie te wszystkie 4 filary realizowało i będzie pokazywało, jak ważne jest miejsce biblioteki w środowisku lokalnym i międzykulturowym. A teraz, na koniec mojego gadania, zapraszam na krótki filmik, który jest efektem moich dyskusji i rozmów z kadrą jednej z bibliotek. Być może ktoś już słyszał, być może ktoś już widział. Ja zapraszam. Warsztaty międzykulturowe, które teraz są już cykliczne w tejże bibliotece. Tak,
To może być. Pasuje mi do moich Mam nadzieję, że brudowych widoczne. chusteczki. No, nie musi pani po tej czuprynie tak merdać. Dziękuję bardzo. Proszę mi do plecaka zapakować. Tak, tak. Już mówiłem pani, że ta książka mi się bardzo podoba. Stunek tu dają. Tak było. Tak było. Pierwszy raz się zdarzyło w czerwcu w zeszłym roku. Od tego czasu z 4 czy 5 tych spotkań z alpakami było. W bibliotece, tak. I to naprawdę zadziałało. Dyrektorka biblioteki, z którą rozmawiałyśmy z tydzień czy dwa tygodnie temu, mówiła, że to jest w ogóle coś, co w zespole wpadli po tym, jak ich tak męczyłam i zadawałam pytania, a co, a tu i w ogóle. I efekt też mają taki, że raz, że to przyciąga tak dzieci, ale przyciąga też dorosłych, którzy w trakcie tych aktywności dzieci z alpakami zaczynają ze sobą rozmawiać. Więc i też im przybywa, pani Ania mówi, że przybywa im czytelników zapisujących się, żeby było ciekawiej, wracają również polscy mieszkańcy, którzy wcześniej, dawno temu, tak, zaprzestali korzystania z biblioteki. Warto poszukać właśnie też swoje pasje albo niezrealizowane jakieś marzenia wcześniejsze i być może to właśnie zaproponować. O, pojawia się, że pomysł na dogoterapię w bibliotece, być może. Ja już mówiłam o komiksach, ale tych pomysłów tak naprawdę to co kawałek może być sporo. Noce w bibliotece na pewno też przyciągną bardzo różne osoby. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Ukrainie biblioteka to jest tak naprawdę to jest synonim domu kultury. W związku z tym dla wielu osób też jak przyjeżdżały na samym początku, już ponad rok temu, czy w ogóle wcześniej, bo przecież Ukraińcy przyjeżdżają do nas od bardzo dawna, to te kroki do biblioteki były bardzo takie naturalne, bo tam się dzieją rzeczy, w których można uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzenia. Ja bym mogła długo, naprawdę dużo, polecam bardzo różne książki, nie będę tego robić, ale proponowałabym spojrzeć też w księgozbiór konkretnej biblioteki, żeby móc może poszukać jakiś stary. Ja na przykład niedawno zupełnie wyszukałam, to jednak pokażę. To był taki cykl Baśnie Narodów ZSRR.
czytałam akurat Baśnie Narodów Republik Nadbałtyckich, ale pamiętam, że były również, nie wiem, była Ukraina, że być może poszukanie takich starych bajek też będzie taką, starych bajek, książek z dawnych czasów, takim otwarciem jakichś nowych drzwi. Ja bym tym akcentem zakończyła swoją część. Chciałam jeszcze zrobić na Menti, ale to obawiam się, że nam nie wyjdzie z uwagi na to, że już raz nie wyszło. Pytania i odpowiedzi, ale ja sobie myślę, że jak Państwo zapiszą na miarę tutaj na Olejankowie, która jest naszą gospodynią dzisiejszego spotkania, jak i do mnie, ja bardzo chętnie odpowiem. Także ze spokojem mogą Państwo, czy nawet teraz jeszcze skorzystać i o coś zapytać.